Dziś w dalszym ciągu o znajomych, których nie znamy. Telefon odgrywa wielką rolę w kontaktach międzyludzkich, zwłaszcza jeśli mamy popularne imiona. Halo? Halo, Krzysztof? Tak. Cześć, Marek mówi. Cześć. Andrzej pyta, czy masz już towar dla niego. Jaki Andrzej? Od Elżbiety. A ten, to jutro będę miał. Dialog płynie gładko, choć rozmawiają ze sobą całkowicie obcy ludzie. Ale wcześniej czy później pojawią się pierwsze nieporozumienia. Słuchaj, a po ile wyjdzie za sztukę? Po 18 zł. Tak tanio? Ostatnio były po 40 tysięcy. Za sztukę? No. To ktoś was kiwnął. A jakie jej długości są? No to jak cię łączy, 4 centymetry. No to za krótkie. Jak dziecko złapie w rękę, to nie będzie widać. Po co cię skoła łapać, żeby się skaleczył? Czym skaleczył? Świecą? Taką świecą, śrubą. Tu rozmówcy zaczynają podejrzewać pomyłkę. Przepraszam, czy ja rozmawiam z Krzysztofem? Tak, a to pan Marek Rosikoń, domyślam się. Nie, mówi brat Marek. Przepraszam, czy brat, bo ja nie dosłyszałem? Brat Marek, my się do siebie tak w zakonie zwracamy. A to nie dzwoni pan, przepraszam, brat, w imieniu pana Andrzeja od Elżbiety Zioło z Gliwic? Nie, od księdza Andrzeja z parafii świętej Elżbiety. Ja chyba pomyliłem numer. Czyli nie chodzi o śruby galwanizowane? Nie, o świece komunijne. Nie szkodzi, ale gdyby były potrzebne śruby, to proszę dzwonić pod ten numer. No, niech będzie, no niech tak będzie, jak mówię, do widzenia. Wyjaśniło się, bo obie strony dążyły do poznania prawdy, ale niekiedy w drobnych sprawach możemy kontynuować nieporozumienie aż do końca rozmowy. A co pan? Dzień dobry. Z panem Krzysztofem mógłbym rozmawiać? Przy telefonie? Ja dzwoniłem w zeszłym tygodniu i pan kazał dziś zadzwonić, że już będzie wiadomo. A pan jest z tej gazety? Nie, Motyl Józef, pan prokurator, był łaskawy zapisać. Jaki prokurator? No, pan. Ja prokurator? Przepraszam, czy ja dzwonię do prokuratury wojewódzkiej? Tu musisz się zdecydować. Chcesz być prokuratorem albo nie. No, raz kozie śmierć. A tak, to jest prokuratura. Dobrze pan trafił. Chwileczkę, ja zdaje się już mam decyzję w pańskiej sprawie. Poszukam. Jak nazwisko? Motyl. Syn? Motyla. Tak, jest, proszę pana. No ja nie mam dobrej wiadomości dla pana. Najwyższy wyrok. Kara śmierci. To jest już prawomocny wyrok. Bardzo mi przykro. Może innym razem będzie lepiej. Do widzenia. I masz przynajmniej satysfakcję, że Motyl Józef nie dzwonił do ciebie na darmo. Do zobaczenia za tydzień.